Poniedziałek, 27 dzień czerwca, czas na informacje piotrkowskie. Jacek Wiśniewski, witam Państwa. Z piotrkowskiej mapy drogowych koszmarów już niebawem zostanie wykreślona ulica Polna na odcinku od Źródlanej do Kostromskiej. W zeszłym tygodniu rozpoczęto demontaż betonowych płyt. Za kilka miesięcy ulica zostanie zalana nowiutką i równą masą bitumiczną. W związku z rozpoczętymi pracami na ulicy Polnej konieczne było zamknięcie dla ruchu pojazdów odcinka ulicy od Źródlanej do Cedrowej. Choć to nieco utrudni życie, pojawienie się drogowców mieszkańcy przyjęli z ulgą, bo to zapowiada koniec drogowej prowizorki, która, jak to bywa, utrzymuje się najdłużej. To była bardzo ciężka droga do pokonania tutaj. Dobrze, że remont. Cieszymy się z tego. Trochę ciężko tutaj się jeździ. No bardzo ciężko, w szczególności dalszy odcinek za tymi płytami. Można sobie coś uszkodzić w samochodzie? No na pewno, ja sobie uszkodziłem nogę na drucie wystającym. Do września betonowe płyty leżące na ulicy Polnej zastąpi gładziutki dywanik asfaltowy. Obecnie budowlańcy zrywają prowizoryczną nawierzchnię, potem przyjdzie czas na budowę kanalizacji deszczowej. W trakcie prac na Polnej pojawi się masa bitumiczna oraz chodnik. Dzięki temu nie tylko będzie wygodniej, ale i bezpieczniej. Nie mam wątpliwości, że tak. Będzie po pierwsze bezpiecznie, po drugie bardziej funkcjonalnie i podniesie to estetykę tej części miasta. Trzeba pamiętać o tym, że to jest część naszego miasta, która się w niesamowicie szybkim okresie czasu rozbudowała bardzo intensywnie i rozbudowuje jeszcze. Dlatego też ta ulica, ten odcinek ulicy Polnej od ulicy Źródlanej do Kostromskiej jest ważny dla mieszkańców osiedla położonego właśnie przy tej ulicy, ale nie tylko, bo już teraz pomimo kiepskiej jakości drogi, tędy mimo wszystko przejeżdża dość dużo samochodów, a po wykonaniu tej nawierzchni będzie jeździło jeszcze więcej. Remont ulicy Polnej kosztować będzie miejski budżet 1 milion 462 tysiące złotych. Prowadzone tutaj prace odbywać się będą w dwóch etapach. Ostatni zakończy się z końcem lata. Pozostajemy nadal w temacie piotrkowskich dróg. Na ten remont kierowcy czekali od dawna. Z ulicy Dmowskiego na odcinku od Energetyków do Sygietyńskiego znikną wyrwy, muldy i wyboje. Drogowcy właśnie rozpoczęli pierwsze prace związane z budową kanalizacji deszczowej. Jazda Podmowskiego na odcinku od Energetyków do ulicy Sygietyńskiego to był istny koszmar. Asfalt pod ciężarem jeżdżących tutaj tirów został niemal rozjechany. Stan nawierzchni był opłakany. Wyrwy i muldy to główna część krajobrazu. Zdaniem kierowców to największy drogowy koszmar. Na szczęście niedługo się skończy. No ostatnio w innym aucie tutaj sobie urwałem wydech. Na dziurach? Tu właśnie przy tym skrzyżowaniu. Dobrze, że remont jest? Bardzo dobrze. Nie będzie już więcej szkód? No nie, mam nadzieję. U nas w Piotrkowie to wiele dróg jeszcze pozostawia do życzenia, powiedzmy sobie szczerze. Tutaj od czasu do czasu przejeżdżam, ale rzeczywiście ten odcinek to jest masakra. Nareszcie remont. No wreszcie. Miejmy nadzieję, że to się coś poprawi w ogóle w całym Piotrkowie. Podczas remontu Dmowskiego zostanie wzmocniona podbudowa z betonu i kruszywa. Dzięki temu ulica już nie podda się ciężarowi tirów. Pojawi się tutaj też nowa kanalizacja deszczowa, chodnik oraz ścieżka rowerowa. Remont ulicy w pierwotnej wersji miał być sfinansowany z dotacji na tak zwane schetynówki. Jednak dofinansowania nie udało się otrzymać. Składaliśmy wniosek w tej sprawie, ale wniosek niestety nie uzyskał poparcia i prezydent postanowił tutaj uruchomić pieniądze z oszczędności, które się pojawiły przy budowie trasy NS. Także dzięki temu z całości finansujemy koszty około 2,5 miliona. Prace mają się zakończyć z początkiem jesieni. Obecnie ulica jest przejezdna, jednak drogowcy nie wykluczają, że będzie ona zamykana fragmentami. Którą ulicę Piotrkowa niegdyś nazywano Bankową, a którą Moskiewską, gdzie mieścił się bank, czy jak budowa dworca wpłynęła na rozwój miasta? To tylko część informacji, jakie o mieście można było usłyszeć podczas trzeciego już spaceru po mieście z przewodnikiem. Tym razem w niedzielne popołudnie zwiedzano część gubernialną Piotrkowa. Podczas spaceru z przewodnikiem okazuje się, że w mijanej niemal codziennie kamienicy niegdyś mieścił się bank.
a pierwszym pasażerem kolei warszawsko-wiedeńskiej był dostojnik carski. To niczym odkrywanie miasta na nowo, na przekór przysłowiu, że cudze chwalimy, a swego nie znamy. Tydzień temu godzina czasu minęła, jakby to było 5 minut, prawda, tak szybko. I dlatego przyjechaliśmy zobaczyć, jak to wygląda dzisiaj. Będziemy kontynuować. Dużo informacji? Bardzo dużo, bardzo dużo, bardzo sympatycznie podane i interesujące. Oczywiście, jak jako emeryt, wie pani, to przecież mogę sobie pozwolić na takie spacery, prawda? Zamiast siedzieć bezczynnie w domu, to lepiej coś zobaczyć. A pouczające. Tak, oczywiście. Zawsze lubię na coś dobrego popatrzeć, a szczególnie interesuje mnie właśnie architektura. Na spacer z przewodnikiem w minioną niedzielę wybrali się nie tylko mali, ale i całkiem dorośli piotrkowianie z dziada pradziada. Wśród kilkunastu osób pojawili się turyści z Łodzi oraz Bełchatowa. Zobaczyli dworzec kolejowy, wieżę ciśnień, a także willę Wandę. Takich osób szukających smaczków historycznych o Piotrkowie, jak mówią przewodnicy, w zeszłym roku nie brakowało. Zeszły rok był, aczkolwiek pokryzysowy, ale był rokiem całkiem niezłym dla Piotrkowa. Natomiast ten rok zaczął się fatalnie. Muszę przyznać, że miałem dotychczas 3 wycieczki, a w tym okresie w zeszłym roku miałem ich około 8, także trzykrotnie mniej. Nie wiem, co się dzieje, czy pauperyzacja społeczeństwa, w każdym razie wycieczek jest dużo mniej. Ale w Piotrkowie jest co zwiedzać. Oj tak, przecież to jest miasto królewskie, jedno z ważniejszych miast w średniowieczu w Polsce, więc jest co pokazać. Jeśli ktoś chce dowiedzieć się, jakie tajemnice kryją piotrkowskie uliczki, gdzie się mieści kamienica bez kantów, czy gdzie był dom rzemiosła, powinien wybrać się na kolejne spacery. Te odbywać się będą przez całe wakacje, najbliższy już 3 lipca. Szczegółowe informacje na stronie internetowej Centrum Informacji Turystycznej. Spacery wraz z CIT-em współorganizuje Towarzystwo Przyjaciół Miasta Piotrkowa Trybunalskiego oraz Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział w Piotrkowie. Od 12 lat jeżdżą po całym świecie, promując swoją muzykę. Tym razem zawitali do Piotrkowa. W piątkowy wieczór w kościele Panien Dominikanek odbył się koncert chóru jazzowego z Freiburga. Muzycy zaprezentowali niezwykłą mieszankę jazzu, beatboxu oraz popu. Chór jazzowy z Freiburga tworzą wokaliści niemal z całego świata. Od 6 lat występuje w nim i Polka, Anna Szałkowska. Muzyka w wykonaniu chórzystów to połączenie tego, co im w sercu i duszy gra. W tej mieszance można odkryć elementy jazzu, afro oraz popu. Jak śpiewamy muzykę Bobiego McFerrin, jest bardzo intensywna, jest bardzo głośna, ale jest też bardzo taka pełna energii. I to jest, mi się bardzo podoba. Podczas piątkowego koncertu niemałym zaskoczeniem dla piotrkowskiej publiczności było połączenie muzyki jazzowej z beatboxem. Niezwykłe umiejętności naśladowania dźwięków instrumentów za pomocą strun głosowych odkryli w sobie dwaj niemieccy chórzyści. Tak ponad 2 lata temu powstał duet Acoustic Instinct i do tej pory swoim pojawieniem się na scenie wywołuje niemałe zamieszanie i zaskoczenie. Kiedy zaczynasz, zawsze ponosi cię fantazja, po prostu ćwiczysz. Od początku jestem samoukiem. Wszystkich dźwięków nauczyłem się sam. Po prostu ćwiczę. Ponadgodzinny koncert we wnętrzach kościoła akademickiego Panien Dominikanek przyciągnął tłum fanów jazzu. Wrażeń, jakie dostarczyli im chórzyści, nie sposób było opisać w kilku słowach. Bardzo mi się podobał, bardzo ciekawy styl muzyki, bardzo ciekawe wykonanie, naprawdę jestem pod wrażeniem dużym. Bardzo dobry koncert, trochę mnie zaskoczyło repertuar, jak i aranżacje. Bardzo dobre wykonania i taka tonacja, raz taka nastrojowa, raz radosna, bardzo fajnie, a jeszcze ci dwaj panowie, którzy gościnnie występowali z tym zespołem, rzeczywiście dali popis nietypowy. Było wspaniale. Nie wiem, co powiedzieć. Jestem pod ogromnym wrażeniem, naprawdę. Brzmienie fantastyczne, wspaniała energia. Świetnie się bawiłam. Chór po dwóch bisach pożegnano owacjami na stojąco. Organizatorem koncertu Jazz Chóru z Freiburga był kościół Panien Dominikanek.
Po raz 142 piotrkowianie zaniosą swoje intencje na Jasną Górę. Piotrkowska piesza pielgrzymka w drogę wyruszyć ma już za 2 tygodnie. Zapisów można dokonywać w parafii ojców jezuitów w tradycyjny sposób oraz drogą elektroniczną. Piesza pielgrzymka piotrkowska na Jasną Górę to jedna z najstarszych pielgrzymek, jakie odbywają się w regionie. Pątnicy z Piotrkowa do Częstochowy swoje prośby, podziękowania i intencje nieśli już 141 razy. Tegoroczna 142. pielgrzymka w drogę wyruszy 11 lipca po mszy świętej w kościele parafialnym świętego Jakuba. W tym roku chcemy pielgrzymować pod hasłem w komunii z Bogiem i bliźnimi. Pochylając się nad tym hasłem, chcemy realizować słowa błogosławionego Jana Pawła II, który tej komunii uczył i tą komunią z Bogiem żył i przenosił ją na drugiego człowieka. Chcemy na Jasną Górę zanieść wszystkie nasze sprawy, wszystkie nasze intencje, którymi żyjemy na co dzień, które przede wszystkim wyznaczają bieg naszego życia. Zapisów na pielgrzymkę można dokonać w tradycyjny sposób w salce przy parafii Farnej w godzinach od 16.30 do 19.00 lub drogą elektroniczną na stronie internetowej www.pielgrzymka-piotrkow.pl. Koszt udziału w pielgrzymce to kwota od 30 do 55 zł. Przy zapisie konieczne jest posiadanie dowodu tożsamości lub legitymacji szkolnej czy studenckiej. Pątnicy do Piotrkowa wrócą 19 lipca. Już za chwilę program Piotrków Trybunalski Nasze Miasto, Nasze Sprawy, a w nim między innymi o otwarciu letniego sezonu na piotrkowskim słoneczku. W informacjach piotrkowskich dziś to wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę. Życzę miłego wieczoru. Do zobaczenia. Wakacje rozpoczęte. Gdzie podczas upalnej pogody można je spędzić w atrakcyjny sposób? Ośrodek Sportu i Rekreacji proponuje piotrkowskie kąpielisko Słoneczko. Jak się jednak okazuje, fanów wodnych, jak i słonecznych kąpieli nie trzeba zapraszać. Z uroków wody piotrkowianie korzystają już od kilku tygodni. Ja już to wcześniej pływałem. W maju pływałem. Już w maju? W maju. No było tak ciepło, tak sobie pewnie. No dobrze, że taka plaża jest w mieście. Oczywiście. No bo gdzie by się wykąpał? No, tylko w wannie. Ale za daleko jest. No. Jak to bliżej rowerem się podjedzie, pytanie. Tak, tak. Tamto jest samochodem trzeba jechać. Nie? Jest tu przyjemnie ogólnie. Jedyne takie miejsce w mieście? Chyba tak. Basen nie jest dobry na lato. Znaczy trzeba płacić ogólnie i w ogóle, a to jest darmowe wszystko, nie? No bardzo fajnie. Często tu pani przychodzi? Tak, często. Dlaczego? No bo jest fajnie, piasek, można się wykąpać, jest siatka rozłożona. Tylko gwizdka, prosząc o właściwe zachowanie się na... W piątkowe przedpołudnie na Słoneczku odbyło się otwarcie sezonu. Gwoździem programu były zawody osad kajakarskich. W szranki stanęło 5 załóg reprezentujących Komendę Straży Miejskiej, Straży Pożarnej, a także Policji. W kajaki zasiadła też reprezentacja Urzędu Miasta oraz Duchowieństwa. Walka o pierwsze miejsce rozegrała się między osadą Świętego Floriana, czyli reprezentującą Duchowieństwo, a załogą kajaku Straży Pożarnej, w której zasiadł komendant oraz szef piotrkowskiego WOPR-u. I to właśnie ognio i wodniomistrze wywalczyli pierwsze miejsce. O wygranej zdecydowały sekundy. Powiedziałbym tak, jakbyśmy przegrali, to by było po prostu chyba niezbyt dobrze świadczyło no nie, o naszych umiejętnościach ratowniczych. Ale naprawdę, tak naprawdę trzeba przyznać, że tutaj z nami skonkurowali ludzie, którzy też mają z wodą do czynienia rekreacyjnie, zawodowo, także fajnie, że mogliśmy się dzisiaj spotkać. Drugie miejsce zajęła osada Świętego Floriana, trzecie reprezentanci Straży Miejskiej, czwarte miejsce zdobyła ekipa reprezentująca barwy Urzędu Miasta. W tym kajaku zasiedli prezydent Piotrkowa Trybunalskiego Krzysztof Holniak oraz dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji Leszek Hańcel. Piąte miejsce zajęła osada kajakarska z piotrkowskiej Policji. To nie jedyne atrakcje, jakie czekały tego dnia na plażowiczów.
Dla najmłodszych ustawiono dmuchane zamki i zjeżdżalnie. Nieco starsi mogli podziwiać sprawność piotrkowskich ratowników, którzy zaprezentowali techniki pływackie wykorzystywane podczas akcji ratunkowych. Na akwenie pojawił się też sprzęt wykorzystywany przez piotrkowskich strażaków. Nie lada atrakcją były przejażdżki poduszkowcem. Oczywiście podczas festynu, jak i przez cały sezon do dyspozycji mieszkańców na kąpielisku są rowery wodne i wiele innych atrakcji. Przede wszystkim zapraszamy na plażę, jest świeżego piasku ton 200. Są zawsze ratownicy, mamy profil wody, mamy wodę czystą, dopuszczoną. Spełnia wszystkie wymogi, jest nad wyraz czysty. Powiedzmy, jeżeli dopuszczonych 1000 jednostek, mamy w tej chwili 50, także ta woda jest niemalże pitna. Zapraszamy zatem i do kąpieli, i do kąpieli słonecznej. Wakacje to czas bez troski. My przypominamy, zabawa i odpoczynek nad wodą muszą być bezpieczne. Jak to zrobić? Wystarczy stosować się do uwag ratowników. Przede wszystkim bezalkoholowo. Dwa pilumie dzieciaki. Słuchajcie, dzieciaki mają takie pomysły szalone. Niekiedy potrafią nam się oddalić z zasięgu wzroku i nieszczęście może być gotowe. No i pierwsza podstawowa rzecz. Opalamy się, rozgrzani jesteśmy na plaży, wchodźmy powoli do wody. Schlapmy się najpierw, schłodźmy swój organizm, dopiero zacznijmy pływać. Wiele osób popełnia ten błąd i rozgrzani prosto z plaży skakują do wody. No to się może niestety skończyć nieszczęściem. A co robić, gdy dzieje się nieszczęście na wodzie? No przede wszystkim, jeżeli coś takiego zauważymy, no wzywamy pomoc. Do tego jest wiele osób, którzy być może, że lepiej od nas pływają. Na pewno nam pomogą. No i to, co mówiłem, wykorzystujmy sprzęt pływający, jakikolwiek. Może być to deska surfingowa, cokolwiek. Wtedy mamy większe szanse na uratowanie kogokolwiek, bo sami jak dopłyniemy, a będzie to odległość duża, to będziemy już na tyle zmęczeni, że jeżeli jeszcze komuś będziemy musieli udzielić pomocy i z powrotem doholować do brzegu, to naprawdę jest to problem. Najszczęśliwsze wakacje to wtedy, kiedy nie musicie pokazywać swoich umiejętności. Tak, ja tutaj wspominałem, że dobry ratownik to ten ratownik, który jest suchym ratownikiem. Czyli nie musi wchodzić do wody i nie musi interweniować. Czyli dużo wcześniej zapobiega sytuacjom, które zauważy. Czyli wcześniej zareaguje. Bezpieczeństwa, że nigdy za dużo, nigdy mowy o bezpieczeństwie za wiele. Bardzo bym prosił wszystkich kąpiących, potencjalnych użytkowników o korzystanie z wyznaczonego miejsca. W zeszłym roku mieliśmy te, o których ja wiedziałem, dwa przypadki. No niemalże utonięć, na szczęście nasi ratownicy patrolują nie tylko to, co powinni, muszą, ale także co chcą, czyli cały obszar, i uratowali życie dwóm mężczyznom. No niekoniecznie trzeźwym, to jest też kolejna uwaga, jeżeli przychodzimy nad wodę, to tylko i wyłącznie trzeźwym. Bo chodzi tutaj o bezpieczną rekreację. O zabawę, bezpieczną rekreację, wzrost tężyzny, także alkohol się tym ma nijak do tego, ale zdrowy rozsądek to, co nad wodą jest konieczne. Na Słoneczku przez cały sezon bezpieczeństwa pilnować będzie 4 ratowników od poniedziałku do piątku od 10 do 18 oraz w weekendy od 10 do 20. Oferta piotrkowskiej platformy e-learningowej w pierwszej kolejności skierowana będzie do nauczycieli wszystkich szczebli szkół oraz uczniów. Dzięki niej skończą się nudne lekcje w szkolnej ławce z książką czy zeszytem w ręku. Nauczyciele obok podręczników jako oręż we wpajaniu wiedzy będą mieli ponad 13 tysięcy różnych propozycji multimedialnych do prowadzenia zajęć. Pomysł uruchomienia naukowej witryny znalazł już entuzjastów wśród uczniów, jak i nauczycieli. Ja myślę, że sam pomysł jest bardzo istotny, jakże potrzebny w naszym mieście. Myślę, że na poziomie szkół podstawowych, gimnazjalnych i szkół ponadgimnazjalnych to narzędzie pracy zostanie wykorzystane, przyniesie pozytywne efekty, chociażby ze względu na rozwój młodzieży, uczniów. Młodzi ludzie szukają przede wszystkim rozrywki w internecie, a gdy znajdą jakieś pomoce naukowe, będzie to bardzo dobry impuls do nauki. Po prostu łatwiej będzie młodemu człowiekowi, na pewno bardziej będzie mu się chciało przeskoczyć z internetu z jednej strony na drugą, niż iść do szkoły i uczyć się z książek i zeszytów. Myślę, że to się uda i nauczyciele będą zadowoleni, uczniowie. No takie nas czeka. Przyszłość jest taka, że potrzeba jest tej nowoczesności. Platforma to nie tylko możliwość pobierania przez nauczycieli uatrakcyjniających lekcje prezentacji, gier czy stymulacji. To również ciekawe kursy, jak choćby Mój pierwszy biznes, komputer od A do Z, czy Jak radzić sobie ze stresem, dostępne dla wszystkich mieszkańców powiatu. Piotrkowianie dodatkowo będą mogli skorzystać z kursu języka angielskiego. I to wszystko w zasięgu komputera i internetu.
To nie kosztuje nic, jeśli chodzi potencjalnego mieszkańca, ucznia czy nauczyciela. Wszystko jest finansowane z funduszy unijnych. Platforma będzie otwarta, ale będzie otwarta, a jednocześnie będzie zamknięta tylko i wyłącznie do powiatu i miasta Piotrków Trybunalski. Tylko osoby mieszkające w Piotrkowie lub też w obrębie powiatu trybunalskiego będą mogły korzystać z tego systemu. Uruchomienie projektu Piotrkowskiej Platformy e-learningowej nie byłoby możliwe, gdyby nie pozyskane środki zewnętrzne. Te Piotrkowskie Biuro Partnerstwa i Funduszy otrzymało z wygranego konkursu ogłoszonego przez Łódzki Urząd Marszałkowski. Wartość łączna projektu to jest 1 360 000 i blisko 1 200 000 to są pieniądze z zewnątrz. Trzeba mieć świadomość, że gdyby miasto miało wyłożyć samodzielnie nie taką kwotę na zastosowanie nowych narzędzi dydaktycznych w oświacie, to na pewno byśmy sobie nie mogli na to pozwolić. A więc no, to jest duży zastrzyk finansowy i uważam, że pieniądze bardzo dobrze zainwestowane, bo w nowoczesne technologie. Obecnie projekt jest finalizowany pod względem technicznym, jak i zawartości merytorycznej. Witryna ma też już swoje logo. To wyłoniono w drodze konkursu. Autorem jego jest Hubert Staniszewski z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Piotrkowie. Platforma z ofertą dla szkół wystartuje pod koniec września. Projekt realizowany jest przy współudziale miasta oraz powiatu.